Z informacji z Biura Rady wynika, że jest obecnych 15 radnych, a zatem proszę Państwa jest to kworum, które jest niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania posiedzenia dzisiejszej sesji. Pozwolicie Państwo, że rozpoczniemy posiedzenie. Szanowni Państwo radni, drodzy goście, zanim przejdziemy do porządku obrad, pozwólcie Państwo, że przekażę, podzielę się z Państwem taką smutną informacją, która dotarła do Starostwa Powiatowego, a dotyczy osoby, która w sposób znaczący współpracowała ze starostwem, a dziś niestety trzeba będzie się z nią pożegnać. Smutna uroczystość pogrzebowa odbędzie się dzisiaj o godzinie 14 i w tej uroczystości chcą uczestniczyć niektórzy pracownicy starostwa, a z całą pewnością pan Andrzej Więckowski, którego współpraca ze zmarłą Edytą Szpotoń, dyrektorem rodzinnego domu dziecka, była od wielu lat najbliższa i znacząca. Szanowni Państwo, pani Edyta Szpotoń, jak wspomniałam już, dyrektor rodzinnego domu dziecka, to osoba, która od 15 lat poświęciła swoje życie wraz z mężem dzieciom, nie tylko tym braku najbliższych, zabrakło matki, zabrakło ojca, ale na dodatek dzieci te były obciążone różnorodnymi problemami zdrowotnymi. Udało mi się rozmawiać z osobami, które znały osobiście panią Edytę Szpotoń i twierdzą, że to był anioł, który potrafił w krótkim czasie tak dotrzeć do dzieci, które zostały jej powierzone, że zmiana była wręcz widoczna gołym okiem. Drodzy Państwo, pani Edyta posiadała wyjątkowe cechy charakteru, bo nie trzeba nikogo przekonywać, ile w sobie trzeba mieć miłości, ile empatii, żeby zajmować się dziećmi obcymi, a jednocześnie obciążonymi zdrowotnie. Pani Edyta zapewniła i stworzyła rodzinę dla 37 dzieci. Jej praca i postawa dostrzegane były przez otoczenie, w którym realizowała się zawodowo. W 2010 roku została wyróżniona przez Marszałka Województwa Łódzkiego nagrodą dla jednego z najlepszych pracowników pomocy społecznej Województwa Łódzkiego. 6 lat później, w 2016 roku, została uhonorowana statuetką Przyjaciel Powiatu Tomaszowskiego. Pani Edyta, jak pisze pan dyrektor Więckowski, na długo pozostanie w pamięci nie tylko swoich podopiecznych, swoich bliskich, ale także tych wszystkich, którzy mieli honor pracować czy współpracować z nią na niwie zawodowej. Pozwólcie Państwo, że zaproszę Was do oddania hołdu zmarłej pani Edycie i uprzejmie proszę o wyłączenie mikrofonów i o przyjęcie postawy na stojąco. Uczcijmy minutą ciszy zmarłą panią Edytę Szpotoń. Dziękuję Państwu. Proszę usiąść. Dla formalności, drodzy Państwo, podaję, że posiedzenie Rady Powiatu, podobnie jak poprzednie, jest rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i wizerunek. Stosownie do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, uczestnicząc w posiedzeniu Rady Powiatu, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
Proszę również, aby radni realizowali obowiązki wynikające z RODO i podczas swoich wystąpień nie naruszali danych osobistych innych osób. Jeśli ktoś z Państwa nie potwierdził jeszcze swojej obecności, to uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na laptopie, a ja pytam pracownika Biura Rady, jaką obecność stwierdzamy na ten moment? Dwudziestu radnych w tym momencie uczestniczy w posiedzeniu, a zatem spełniamy wszystkie wymogi do prowadzenia prawomocnego posiedzenia. Szanowni Państwo, witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. W sposób szczególny witam Państwa radnych, witam Pana Starostę Mariusza Węgrzynowskiego, witam Pana Wicestarostę, Pana Leszka Ogórka, witam członków Zarządu Powiatu w osobach Pani Elżbiety Łojszczyk, Pana Marka Kubiaka i Pana Michała Czechowicza. Serdecznie witam zaproszonych gości. Widzę, że jest z nami Pan Gajewski Arkadiusz, Radny Sejmiku Wojewódzkiego. Nie wiem, czy przyjęła zaproszenie Pani Radna Sejmiku Wojewódzkiego, Pani Ewa Wędrowska, ale także takie stosowne zaproszenie wystosowaliśmy. Witam serdecznie Państwa obecnych. Drodzy Państwo, otrzymaliście porządek sesji wraz z materiałami. Otrzymaliście także autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić zmiany, czy też chciałby wprowadzić do porządku punkt? Proszę uprzejmie, Pan Marek Kubiak. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, witam serdecznie wszystkich Państwa. Jeżeli można byłoby prosić o przesunięcie punktu 10, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian, jako punkt. Nie słyszymy Pana, Panie Marku. Halo? Halo, halo? Ja nie słyszę Pana Marka Kubiaka. My też nie słyszymy. Halo, halo, Panie Marku, my Pana nie słyszymy. Pani Przewodnicząca, nie wiem, czy było mnie słychać, czy mnie jakoś... Właśnie nie było Pana słychać. Dzień dobry. Ale tak, chodziło mi o... Ja znam ten temat. Proszę tylko podpowiedzieć, zamiast którego Pan sugeruje zamianę... Punkt piąty, po prostu przesunięcie na sam początek. I później dalej porządek sesji mógłby być taki sam jak najbardziej, tylko chciałbym, żeby Pan Dyrektor Więckowski mógł jako pierwszy zreferować. Jasne. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w kwestii zamiany, czy też kolejności, czy wprowadzenia nowego punktu? Bardzo proszę. Dziękuję, nie widzę. Otóż, drodzy Państwo, ja w pełni przychylam się do prośby Pana Marka Kubiaka, członka zarządu. Natomiast zgodnie z procedurami musimy to przegłosować. Otóż, ponieważ był problem z głosem, to dla wszystkich, którzy taki problem mieli, ja tylko przypomnę, że w punkcie 10 w dzisiejszym posiedzeniu przewidziany był głos Pana Dyrektora Więckowskiego. Z uwagi na to, że Pan Dyrektor Więckowski chcę uczestniczyć w pogrzebie osoby, o której wcześniej już Państwu króciutko powiedziałam. Dlatego jest prośba, żebyście Państwo przyjęli możliwość zamiany kolejności punktów. Czyli po czysto formalnych punktach byłby punkt z udziałem Pana Dyrektora Więckowskiego. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o przygotowanie głosowania. Czy już możemy?
Bardzo proszę, oddajemy głos. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej zmiany? Według mojej wiedzy 20 osób, wszyscy obecni na posiedzeniu. A zatem, proszę Państwa, nie będę odczytywać od nowa całego porządku. Zmianie ulega punkt 10, który wchodzi w miejsce punktu 5, a wszystkie pozostałe obsuwają się w dół o 1. Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, otwarcie 30 sesji Rady Powiatu się już odbyło. Stwierdzenie prawomocności także. Przyjęcie porządku tym samym także. A zatem punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad 28 i 29 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Zwyczajowo protokoły z tych obrad były wyłożone w Radzie Powiatu. Czy ktoś z Państwa zgłasza jakieś uwagi, poprawki do tychże protokołów? Dziękuję, nie widzę. A zatem jesteśmy w punkcie 5 i zgodnie z wcześniej podjętą decyzją punkt 5 brzmi: rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 21/155/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tomaszowski w 2020 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Andrzeja Więckowskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, najpierw chciałem podziękować za dokonaną zmianę w porządku obrad Rady Powiatu, a teraz przejdę do meritum sprawy, z którą występuję. Otóż przedmiotem projektu uchwały, której tytuł Pani Przewodnicząca przed chwilą odczytała, są przesunięcia środków finansowych przeznaczonych w tym bieżącym roku na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Przesunięcie jest spowodowane ostatecznym bilansem, analizą i podsumowaniem wydatków w poszczególnych zadaniach i okazało się, że kwota w sumie 5043 zł w zadaniach, tak jak jest to obecnie w uchwale, w podziale środków, nie zostałaby wykorzystana. W związku z tym ta kwota w części dotyczącej rehabilitacji społecznej, te zadania macie Państwo wymienione w załączniku do uchwały, z zadań oznaczonymi numerem 2, 4 i 5 zostaje przesunięta na zadanie numer 3, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ten sposób te środki zostaną wykorzystane na potrzeby osób niepełnosprawnych. I to jest istota tego projektu uchwały. Pani Przewodnicząca, przeczytam teraz sam projekt uchwały. Uchwała numer kolejny Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia oczywiście będzie 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały numer 21/155/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tomaszowski w 2020 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania. I po części, w której następuje podstawa prawna, dalsza treść projektu uchwały brzmi: uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 21/155/2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tomaszowski w 2020 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, zmienionej uchwałą nr
27 przez 178 przez 2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 23 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21 przez 155 przez 2020 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tomaszowski w 2020 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, zmianie ulega załącznik i otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2020 roku. Szanowni Państwo, dlatego od dnia 1 grudnia 2020 roku, że mając tą świadomość, że sesja będzie dopiero 30 grudnia w uzgodnieniu oczywiście i za przyzwoleniem Zarządu Powiatu, pozwoliliśmy sobie jako Centrum Pomocy Rodzinie te środki wydatkować już w ramach tego zadania, o którym powiedziałem, no właśnie, żeby umożliwić wydatkowanie tych wszystkich środków zgodnie z celami, dla których zostały powiatowi przyznane. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę o opinię komisji merytoryczne. Czy mogę prosić pana Mariusza Strzępka, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, o opinię komisji w tej sprawie? Tak, dzień dobry państwu. Nie mamy zastrzeżeń co do zaproponowanego projektu uchwały. Dziękuję. Poproszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego, pana Piotra Kagankiewicza. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Z mojej wiedzy wynika, że żadna z komisji, że pozostałe komisje nie obradowały nad projektem. Jeśli ktoś z przewodniczących chciałby jeszcze wyrazić opinię, bardzo proszę. Dziękuję. A zatem otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w kwestii przedmiotowego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Nie widzę. Dziękuję. Pan Sławomir Żegota nie oddał głosu. W dalszym ciągu pan Sławomir Żegota nie oddał głosu. Dziękuję. Podsumowuję głosowanie. W głosowaniu nie wzięli udziału pan Sławomir Żegota, Martyna Wojciechowska i Mirosław Kukliński. 20 pozostałych radnych oddało głos za. Dziękuję uprzejmie. Uchwała uzyskała akceptację Szanownej Rady. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dziękuję uprzejmie. Jesteśmy w punkcie szóstym. Punkt szósty to informacja o bieżącej sytuacji Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Widziałam, jest z nami prezes Wiesław Chudzik. Uprzejmie proszę panie prezesie o prezentację w powyższym temacie. Dzień dobry pani przewodnicząca, dzień dobry pani starosto, dzień dobry państwu, wszystkim radnym. Jeśli chodzi o informacje na temat działalności Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, to za okres od 1 stycznia do 30 listopada powinniście państwo otrzymać. Natomiast chciałem się skupić na aktualnej sytuacji w naszym szpitalu. Otóż jeśli chodzi o stan, który zastaliśmy teraz, to jak państwo wiecie, decyzją 28 lutego bieżącego roku zostaliśmy w stan podwyższonej gotowości postawieni przez pana wojewodę łódzkiego i to za tym ciągnęły się następne decyzje. W dniu 10 października bieżącego roku musieliśmy utworzyć 41 łóżek, ten 5 łóżek intensywnej terapii dla chorych COVID. Natomiast
21 listopada bieżącego roku już musieliśmy utworzyć 170 łóżek, tak zwanych łóżek obserwacyjno-izolacyjnych, zakaźnych, w tym 15 łóżek psychiatrycznych dla chorych psychiatrycznych z COVID-em. Czyli razem musieliśmy utworzyć 185 łóżek i ten stan trwał od 21 listopada do 12 grudnia tego roku, gdzie decyzją wojewody mamy w tej chwili 140 łóżek dla chorych z COVID-em, w tym 5 łóżek intensywnej terapii respiratorowych oraz 15 łóżek psychiatrycznych dla chorych z COVID-em psychiatrycznie. I to nas, to powoduje, że jesteśmy w tak zwanym drugim rzucie szpitali, natomiast psychiatria jest, to jest trzeci stopień, dlatego też różnie rozkłada się, że tak powiem, finansowanie tych łóżek w zależności od tego, czy znajdują się w drugim, czy w trzecim stopniu, jeśli chodzi o poziom udzielania świadczeń. I tak w tej chwili na internie mamy 40 łóżek poświęconych dla COVID-u, na neurologii 30 łóżek, na ginekologii 8 łóżek, na neonatologii 8 łóżek, na zakaźnym 25 łóżek, na ojomie 5 oraz na pediatrii 8. Na oddziałach ortopedii, chirurgii ogólnej i urologii mamy 16 łóżek poświęconych COVID-owi. Także w tej chwili mamy do dyspozycji 140 łóżek, 15 łóżek psychiatrycznie chorych. Jeśli chodzi o zajęcie tych łóżek, to w tej chwili, jeśli na dzień dzisiejszy mamy zajętych 76 łóżek z tych, które tutaj podałem, w tym jest chorych oczekujących jest 5 chorych, którzy jeszcze nie są zdiagnozowani, nie mają rozpoznania. Natomiast ważnym jest też również sprawa, ile osób znajduje się pod respiratorami, ile pod tak zwanymi aparatami szybkiego przepływu tlenu i tutaj w sumie mamy 10 osób. Tak wygląda stan na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o chorych, którzy przebywają u nas na oddziałach. Natomiast wszystkich chorych mamy 210 chorych, którzy w zależności od tego, od potrzeb są położeni na różnych oddziałach i w tej chwili wszystkie oddziały, czyli oddział chirurgiczny, oddział urazowo-ortopedyczny, oddział urologiczny i laryngologiczny działają normalnie, bo były pewne przerwy spowodowane zakażeniami wśród personelu, jak również zakażeniami przyjęcie chorych z COVID-em i trzeba było wstrzymać przez pewien okres tych chorych. Dlatego też właściwie od niedzieli wszystkie oddziały nasze pracują normalnie i przyjmują chorych, z wyjątkiem oczywiście oddziału chorób wewnętrznych i neurologii. Jednak niektóre przypadki po-covidowskie trafiają do oddziału chorób wewnętrznych, natomiast część chorych, jeśli chodzi o stan, wymaga nagłego położenia, to trafiają również na oddział laryngologiczny, gdzie wyznaczyliśmy łóżka tak zwane czyste dla chorych z chorobami w zakresie interny i również niektórzy chorzy, którzy wymagają diagnostyki czy leczenia w oddziale neurologicznym. Oprócz tego oddział neurologiczny przyjmuje chorych po udarach mózgu, którzy są kierowani po wykonanej trombolizie z innych oddziałów neurologicznych w
województwie łódzkim. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy działa normalnie, tak samo jak wznowił przyjęcia po ognisku, które było za tym zakładzie, oddział rehabilitacyjny. Tak mniej więcej przedstawia się sytuacja na tych oddziałach. Jeśli chodzi w ostatnim okresie czasu, to takim wymowną rzeczą jest remont, modernizacja i przeprowadzenie nowych właściwie linii gazów medycznych na oddziale chorób zakaźnych i oddziale psychiatrycznym. W dniu dzisiejszym właśnie komisja odebrała realizację tego zadania. Polegało ono na tym, że mamy teraz na oddziale chorób zakaźnych pełny dostęp do gazów medycznych ze zbiornika centralnego, co jest dużym, że tak powiem, udogodnieniem do leczenia tych chorych z COVID-em, ponieważ większość tych chorych wymaga podawania tlenu. I dlatego też to jest bardzo ważna sprawa, że na ten cel starostwo pozyskało pieniądze od wojewody i w związku z tym mogliśmy bez naruszania, że tak powiem, funduszy szpitala zrealizować to zagadnienie. Także oddział chorób zakaźnych 22, nowe stanowiska, ponieważ były takie sytuacje, że mieliśmy problem właściwie z pozyskaniem tlenu w butlach, ponieważ kiedy był, że tak powiem, ten duży rzut drugiego etapu pandemii, to wtedy zabrakło nagle w województwie butli z tlenem, a nasze te oddziały były wszystkie właściwie musiały być zaopatrzone. Chorych było dużo i mieliśmy duże kłopoty. Dlatego też naszym priorytetem była właśnie modernizacja i rozprowadzenie tych gazów medycznych tak, żeby mogły być ze zbiornika centralnego doprowadzone do oddziału chorób zakaźnych, do oddziału psychiatrycznego, gdzie leczymy tych chorych z COVID-em oraz rozszerzyliśmy bazę tego dostępu w oddziale chorób wewnętrznych. Ponieważ dla ciekawości powiem, że są takie specjalne aparaty, które jakby aparaty szybkiego przepływu tlenu, które mogą tylko pracować podłączone do tej instalacji centralnej, a jest to taki etap, że dla chorych między tym etapem na pośrednim, a etapem właśnie przed respiratorami możemy wiele osób z tego uchronić, żeby nie trzeba było ich intubować i podawać tlen poprzez respiratory. Tak mniej więcej wygląda. To jeszcze, czym jeszcze, że tak powiem, w czym jeszcze działamy? Otóż nasze poradnie działają normalnie, z tym, że już o ile się orientuję, to zapisy są już na przyszły rok i to dosyć w odległym terminie. Także oddział działa w pełnym zakresie, specjalistyka. Okresowo występują pewne trudności, bo niestety również wśród lekarzy zdarza się, że zostają zakażeni i idą na izolację. POZ działa normalnie, widzę, że i dzieci, i dorośli przychodzą, nie tylko udzielane są teleporady, ale również i wizyty są poprzez przyjście danego pacjenta. Pozyskaliśmy od wojewody 4 kontenery, które żeśmy tutaj, 2 stanowią tak zwany punkt wymazowy. Tutaj ten punkt działa przynajmniej 4 godziny dziennie, również ze świętami, ale mamy również tak zwany punkt wymazowy mobilny, gdzie dana osoba
czy osoby jeżdżą do domu, do miejsca zamieszkania chorych i tam wykonuje się wymazy. Również w ramach tego transportu wojewódzkiego mamy karetkę COVID, która udziela pomocy czy przewozi chorych z rozpoznanym COVID-em do szpitali województwa łódzkiego. To się odbywa nie tylko z powiatu tomaszowskiego, ale również z innych powiatów ościennych i nie tylko, bo nawet nieraz transport jest z odległych miejsc. Od niedzieli właściwie rozpoczęliśmy akcję szczepień. Ta akcja szczepień jest, wymaga, że tak powiem, zespołu lekarza, który koordynuje i który bada, że tak powiem, przed przystąpieniem do szczepienia. Szczepi zazwyczaj jako druga osoba pielęgniarka i trzecia osoba to jest informatyk czy statystyk, który przekazuje skrupulatnie wszystkie te dane do centrali, żeby było wiadomo, ile osób zostało zaszczepionych. Otrzymaliśmy w pierwszym etapie 70, właściwie 15 fiolek po 5 na każdego, na jedną w każdej fiolce, czyli razem stanowi to 75 osób, 75 iniekcji i tyle żeśmy zaszczepili. No i teraz składamy zapotrzebowanie w dniu jutrzejszym, zapotrzebowanie na kolejne, że tak powiem, dawki. To, co wiemy, to już możemy szczepić już nie tylko, że tak powiem, służby medyczne, ale chcielibyśmy, żeby w przyszłym tygodniu zaszczepić nasz personel, który się zgłosił, oraz zaszczepić personel medyczny z ościennych POZ-ów, aptek i tym podobnie. Także akcja szczepienia trwa. Następnie będziemy można chyba od 15 prawdopodobnie wszystkich szczepić, już ci, którzy się zgłoszą i będą mieć przydział do naszego. I zostaliśmy tak zwanym szpitalem węzłowym, czyli w pewnym sensie tutaj jakbyśmy koordynowali tą akcję szczepień na terenie naszego powiatu. I kiedy mówię o szczepieniach, to chciałbym, żebyśmy, jak to ładnie powiedział pan premier i pan minister, żebyśmy byli wszyscy ambasadorami szczepień, bo jeśli wyszczepimy jedną, drugą, przynajmniej jedną, drugą populacji, a jedna trzecia przeszła już chorobę, to myślę, że ten koronawirus będzie dużo, dużo łagodniejszy i nie będzie wykazywał, że tak powiem, takiej złośliwości i nie będzie za sobą pociągał tyle ofiar. Może ja na teraz dziękuję bardzo, a jeśli byłyby jakieś pytania, to bym odpowiedział. Serdecznie dziękuję, panie prezesie. O głos proszą dwie osoby, pan Michał Czechowicz czy pan Mariusz Strzępek. Bardzo proszę, może najpierw pan Michał Czechowicz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, drogi zarządzie. Ja tak, że tak powiem, chciałem, pozwólcie państwo, że w kilku zdaniach podsumuję, może nie wprost covidowską sytuację, natomiast sytuację szpitala, szanowni państwo. Za te chociażby ostatnie dwa lata, kiedy przyszło mi z ramienia zarządu nadzorować szpital. Szanowni państwo, przypomnę, że przejmując te stery nadzoru nad szpitalem, zastaliśmy ponad 2 800 000 złotych straty. Pamiętam, jak dziś zarówno ja, jak i pan przewodniczący Piotr Kankiewicz mówiliśmy wówczas, że przyjdzie nam zmierzyć się z naprawdę trudnym zadaniem przywrócenia spółki na właściwe tory. Szanowni państwo, no ciężka praca zarówno kierownictwa szpitala pod przewodnictwem pana prezesa Chudzika, jak i zarządu powiatu przy ogromnej, podkreślę, ogromnej przychylności państwa radnych zaowocowała w 2019, żeśmy już mieli poniżej 600 000 złotych straty.
Dzięki Państwu, Szanowni Państwo, zrobiliśmy szereg zakupów za ponad 2 miliony złotych. Kolejne pieniądze dał wojewoda łódzki, pan Tobiasz Bocheński. I co uważam w 2019 roku za największy sukces, Szanowni Państwo, to to, że udało nam się nadrobić stracony czas. I przystąpiliśmy do nowo powstającego konsorcjum pogotowia ratunkowego, ratownictwa medycznego. No i Szanowni Państwo, przyszedł rok 2020. Zarówno pewnie jak i Państwo nie wyobrażaliśmy sobie pandemii COVID-u, lockdownu, w bardzo trudnej sytuacji w służbie zdrowia. I po raz kolejny, Szanowni Państwo, dzięki Państwu otrzymaliśmy oręż w postaci środków finansowych. Kolejne ponad 2 miliony złotych wydane, co uważam, że w tej kadencji jest to rekordowo. Dokonaliśmy kolejnych zakupów. 3 miliony złotych otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, od województwa łódzkiego, za co serdecznie dziękuję tutaj obecnemu panu radnemu Arkadiuszowi Gajewskiemu. I co najważniejsze, Szanowni Państwo, mimo tej sytuacji trudnej, gdzie jak Państwo zerkniecie na wyniki finansowe w przekazie medialnym innych szpitali, zarówno w województwie, jak i w kraju, które borykają się z ogromnymi problemami finansowymi, udało nam się, Szanowni Państwo, wypracować zysk bez mała 5 milionów złotych. Uważam to za wielki sukces zarówno Państwa, Szanowni Państwo, radni, jak i nas, zarządu i oczywiście kierownictwa szpitala, którzy na co dzień zajmują się tym. Oczywiście ten wynik to nie jest sama gotówka, tak, Szanowni Państwo, to są jakieś należności, zapasy, więc to nie jest, że tak powiem, czysty pieniądz wprost, tak. Natomiast no, po zliczeniu całego roku, po zamknięciu roku 2020, wypracowany zysk będzie przeznaczony w całości na wydatki takie inwestycyjne. Bo jak sami Państwo wiecie, placówka nasza już nie jest młoda wiekiem, więc myślę, że inwestycje będą najlepszą z możliwych decyzji, jakie podejmiemy, jeżeli chodzi o ten zysk. Na zakończenie, Szanowni Państwo, no mimo trudności, wielu trudności pewnie jak wszędzie, myślę, że stworzyliśmy z prezesem Chudzikiem i jego współpracownikami dobry duet, który mimo tej ciężkiej sytuacji przeprowadził w miarę bezpiecznie szpital przez ten naprawdę, naprawdę ciężki czas, Szanowni Państwo. I na zakończenie, żeby nie przedłużać, Szanowni Państwo, pragnę podziękować. Oczywiście nie udałoby się tego bez oczywiście Państwa radnych, Państwa przychylności, prezesa, jego współpracowników, dyrektora medycznego Szlachcińskiego, naczelnego Konrada Borowskiego, ale przede wszystkim poświęceń całego personelu medycznego, administracji, na czele z główną księgową panią Aliną Jodłowską, którzy stanęli na wysokości zadania, jak również, Szanowni Państwo, ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy moich współpracowników tutaj, w starostwie powiatowym, wielu referatów, wydziałów, którzy przez te ostatnie miesiące przeprowadzili naprawdę wiele przetargów, zakupów, odbiorów i za to bardzo dziękuję i chylę czoła. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, kolejną osobą, która zgłasza się do zabrania głosu, jest pan Mariusz Szempek, przewodniczący Komisji Zdrowia. Udzielam panu głosu, bardzo proszę. Dzień dobry, raz jeszcze przepraszam za słaby głos, ale wciąż nie mogę dojść do siebie. Czwarty tydzień walki z COVID-em robi swoje jednak. Chciałbym krótko odnieść się do tego, co pan prezes nam tutaj przedstawił. I powiem tak, akurat tak się złożyło, że w czasie, kiedy ta instalacja tych gazów była montowana, przebywałem w szpitalu i powiem państwu, że to była jedna z najbardziej potrzebnych inwestycji, która tam została zrobiona w ostatnim czasie. Mało kto ma świadomość, jak te kobiety, które tam pracują, a jest ich tylko, o ile dobrze pamiętam, 7 czy 8 na tych wszystkich zmianach, jak to ciężka praca, kilka razy dziennie, wymiana tych butli, wożenie tego na wózkach. Obserwowałem to osobiście, bo też tam dwa razy dziennie miałem te butle zmieniane. No, tytaniczna praca w tych kombinezonach, naprawdę bardzo, bardzo to było potrzebne. I no, trudno sobie wyobrazić wysiłek, jaki tam ci ludzie wkładają w pracę tam z tymi chorymi. Chciałem, panie prezesie, na bazie własnych doświadczeń ostatnich powiedzieć, że oddział pani doktor Borkowskiej jest bardzo dobrze zorganizowany i że procedury jakoś to wszystko działa. Aha, jeszcze tak o tym tlenie, to żeby było, żebyśmy mieli świadomość, że
chorych na COVID saturacja spada tak bardzo nisko, że dochodzi, że pojawia się na przykład problem z przejściem 5 kroków do łazienki po prostu. I wtedy ten tlen jest niezbędny, żeby w ogóle móc oddychać generalnie. Jest to naprawdę spory problem. Natomiast sam oddział naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. Mówimy tutaj, panie prezesie, generalnie o jakichś tam zyskach. Michał powiedział, na poziomie tam 5 milionów przyjdzie czas na analizę jakby dokładną tych liczb. Ja miałem to zrobić, jakby w czasie komisji mieliśmy ostatniej porozmawiać, ale wybaczcie państwo, nie mam jeszcze na tyle siły, żeby to zrobić. Natomiast powiem tak, że... Przepraszam, panie Mariuszu, mamy problemy z łączem. Proszę może troszkę bliżej, bo teraz spróbuję, może ucieka nam pan chwilowo. No nie wiem czemu tak. Zasięg mam dobry. W każdym razie ja, panie prezesie, chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ mój tam kilkudniowy pobyt w tym szpitalu też mam kilka takich refleksji. Kilka lat temu walczyliśmy, żeby poprawić jakość wyżywienia w tym szpitalu. To prawda, to jeden z poprzednich prezesów powiedział mi kiedyś nawet, że szpital to nie jest hotel. To prawda, szpital to nie jest hotel, ale jednak jakaś minimalna troska o jakość tego wyżywienia jest niestety konieczna, niezbędna. Z panem poprzednim prezesem Krzysztofem Zarychtą udało nam się na tamten moment nawet bez zwiększania jakby kosztów, tylko poprzez to, że wprowadził ściślejszy nadzór nad pracą dietetyka szpitalnego i osób, które zajmują się tym wyżywieniem, udało się jakość tego wyżywienia poprawić. Teraz jest znowu słabo. Powiedziałbym, że jest bardzo słabo i że trzeba się na tym skupić, bo żebyśmy nie zapominali, kto naprawdę jest beneficjentem usług tego szpitala, czyli beneficjentem jest pacjent. O ile do tej pory funkcjonowaliśmy w innej sytuacji, w innej rzeczywistości, gdzie rodziny przychodziły, dostarczały, pomagały, coś tam robiły. Dzisiaj mamy oddziały pozamykane, nie są w stanie już tak pomagać. Troska o tych pacjentów jest po naszej stronie. I na tym powinniśmy się skupić. I tak ja sobie nawet, panie prezesie, pomyślałem, że naprawdę jako taki idea fix sobie za chwilę przedstawię to swoją i będę łaził wam tam i jak się zdenerwuję, to będę to kontrolował i albo zatrudnię własnego za własne pieniądze dietetyka, żeby nadzorował waszego dietetyka, jeżeli będzie taka konieczność. Chciałem też jeszcze powiedzieć, że można było wiele rzeczy zrobić szybciej, ale to nie jest też jakby pretensja do pana prezesa. Troszkę ja już kiedyś wspominałem, że ten okres wakacyjny nieco został przespany przez nie państwa, bo wy robiliście co mogliście, tylko przez zarząd powiatu, który niestety poza Michałem, przepraszam cię Michał, ale poza Michałem, który robił co mógł, to niestety kompetencji w zakresie działania u pozostałych członków trudno było się jakichkolwiek niestety dopatrzyć w zakresie zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tomaszowskiego i o to będę miał pretensje cały czas. Korzystając z okazji też, panie prezesie, ja też napiszę do pana w tej sprawie pismo, ale jako szef Komisji Zdrowia będę chciał uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej, które pan Robert Urbański będzie zwoływał, bo myślę, że dobrze by było, żeby mi ja i wszyscy moi koledzy radni poprzeze mnie byli na bieżąco z tym, co się dzieje, a być może będę mógł w jakichś sprawach różnych palących mniej lub bardziej pomóc lub wesprzeć albo medialnie, albo w jakiś tam inny sposób, korzystając z możliwości, jakie mam. To chyba tyle tak krótko. Przepraszam, trochę mi jeszcze ciężko się myśli zbiera, ale mam nadzieję, że będzie stopniowo, będzie coraz lepiej. Aha, i Michał podziękował pracownikom starostwa za to zaangażowanie i naprawdę, proszę państwa, doceńmy to, co ci ludzie robią, bo to jest bardzo wąska grupa nielicznych osób, które są zaangażowane i pracę, którą wykonują,
to jest praca tytaniczna. To nie jest 9 prawników, którzy nie wiadomo za co biorą 40 tysięcy miesięcznie w naszym powiecie. To jest wąska grupa 3-4 osób, które tyrają jak konie pociągowe na wsi, po prostu ciągnąc te pługi każdego dnia po prostu. Także dziękuję, to tyle, co chciałbym. Aha, jeszcze jedno pytanie, panie prezesie, bo tu piszą do mnie pańscy pracownicy zresztą i pytają mnie o te 100% dodatki dla personelu, które za listopad nie zostały podobno wypłacone. Jak tam to wyglądają te sprawy? Bardzo dziękuję. No, oddaję głos panu prezesowi. Bardzo proszę. No, chciałem podziękować również zarówno Komisji Zdrowia, jak i całemu starostwu, szczególnie zarządowi i państwu radnym za to, że w tych trudnych okresach czasu bardzo nam pomagali, doradzali. Różne głosy, że tak powiem, dochodziły do nas, co nam pomagało i w pewnym sensie usprawniało naszą pracę. Także za to chciałem serdecznie za wszystko podziękować i oczywiście za tą niewymierną pomoc. Pomoc zarówno finansową, jak i pomoc rzeczową. Natomiast jeśli chodzi o to jedzenie, to powiem tak, mamy zatrudnionych dietetyków. Od 2 lat, kiedy tu jestem, chyba była jedna skarga na temat jedzenia w tym szpitalu. Teraz nowy przetarg, który był niedawno, podwyższyliśmy stawkę żywieniową o 4 zł. I w związku z tym, no, wydaje mi się, że przyglądniemy się tej sprawie. Są wysyłani nasi pracownicy również do kontroli tego przedsiębiorstwa, które nas żywi. Jest to przedsiębiorstwo ze Zgierza, aż ponieważ w pewnym sensie stało się ono, firma Grek stała się w pewnym sensie monopolistą i żywi nie tylko nasz szpital, ale ja również korzystałem oczywiście odpłatnie z obiadów od tej firmy i za bardzo nie mogę narzekać. Ale dzięki uwagom pana przewodniczącego, że tak powiem, zwiększymy kontrolę nad tym wszystkim. Po drugie, no, staramy się, żeby ci nasi pacjenci, to żywienie było odpowiednio, jeśli chodzi o kalorie, odpowiednio dobierane, odpowiednie diety i tak dalej, bo być może, że pan przewodniczący miał odpowiednią dietę i też, która mogła nie bardzo odpowiadać. Po drugie, również wystartowaliśmy w takim konkursie Narodowego Funduszu Zdrowia. Otrzymujemy na to pieniądze. To jest tak zwana dieta matki, kobiety w ciąży i tak i po porodzie. Dlatego też tutaj mamy dużo większą dawkę w porównaniu z dawką ogólną. Także tutaj matki sobie chwalą i nie narzekają. Ale uwaga jest, wydaje mi się, słuszna i będziemy, że tak powiem, częściej kontrolować, rozmawiać, wzywać tą firmę, bo pan dyrektor jest życzliwy, trzeba powiedzieć, ustosunkowany do naszego szpitala i przyjeżdża, jeśli mamy jakiekolwiek uwagi, na każde nasze wezwanie. Także tutaj mamy o tym dobrze. Jeśli chodzi o pieniądze dla medyka, wynagrodzenie, to faktycznie tutaj z tej listy została, że tak powiem, grupa sanitariuszy wyeliminowana i tutaj mogą być do nas pretensje, no ale niestety to takie zarządzenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast my w ramach, że tak powiem, tej pracy covidowskiej i bezpośredniego kontaktu z chorymi podnieśliśmy stawkę dla tej grupy, dla salowych i dla sanitariuszy, tych i statystyków, sekretarek. Daliśmy pewne, że tak powiem, wynagrodzenie, premie, żeby nie czuli się bardzo pokrzywdzeni w porównaniu z osobami, czyli z pielęgniarkami, czy z lekarzami, którzy, że mają, otrzymują te stawki, tylko tak jak powiedziałem, te stawki są dla osób, które mają bezpośredni kontakt z chorymi z COVID-em. Jeśli
ktokolwiek się tutaj czuje, że tak powiem, pokrzywdzony, to przychodzą pewne osoby do mnie, wyjaśniamy sprawę, jeśli są jakieś wątpliwości, to uzupełniamy, wysyłamy dodatkowe, że tak powiem, listy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Boimy się, te listy są bardzo długie i tutaj możemy mieć pewien kłopot, bo trudno nam powiedzieć, jak Narodowy Fundusz czy wszystkie listy zaakceptuje. Ale wydaje mi się, że będzie to wszystko zaakceptowane i ci te osoby, które są na tych listach, otrzymają to podwójne wynagrodzenie. Także jest to zapisane i my, tak jak powiedziałem, występujemy z tymi osobami, które są na liście. Natomiast jedynym problemem jest kwestia diagnostów, ponieważ jedynie mogą otrzymywać te laboratoria, które wykonują badania PCR-u, czyli wymazowe badania. Natomiast myśmy pozyskali, dzięki tutaj znów ukłon w kierunku starostwa, pozyskaliśmy taki aparat do badania już u nas w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Wymazów. Jednak jest problem z jego, że tak powiem, zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia i na razie wykonujemy te badania dla pacjentów szpitala oraz ewentualnie mamy podpisane umowy na badanie komercyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. O głos prosi pan Piotr Kagankiewicz. Oddaję panu głos. Pani przewodnicząca, panie starosto, szanowni państwo, no jesteśmy w takim okresie, że tak powiem, końca roku, czyli ostatnie dni grudnia jakby nakłaniają mnie do podsumowania ostatniego roku pracy TCZ-u, a w zasadzie ostatnich 2 lat, czyli 2 lat naszej kadencji. I tutaj przychylę się do wypowiedzi pana Michała Czechowicza, któremu też składam wielkie gratulacje za wyniki, jakie osiągnął w nadzorowaniu tego szpitala. Powiem tak, no ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć, jak wyglądał początek. Tu już było wspomniane te straty, jakie żeśmy obejmowali. Ja bym to określił jednym zdaniem, że ostatni rok przed naszą kadencją to była jazda na biegu wstecznym, czyli tak naprawdę spółka nie rozwijała się, a się cofała. Natomiast co się dzieje teraz? No, jak szanowni państwo przyjrzycie te materiały, które żeśmy dzisiaj otrzymali, to nie sposób krzyknąć hura. Państwo zobaczcie, ile tam jest pozycji doposażenia sprzętu medycznego w naszym szpitalu. Drugi materiał, czyli kupujemy sprzęt, inwestujemy. Drugi materiał mówi o wyniku finansowym, czyli, że tak powiem, bieg wsteczny został zamieniony na bieg jazdy do przodu. Nie chcę mówić, czy to już jest 6., 5. czy 4. bieg, czy dopiero 3., ale naprawdę optymizm jest wielki i tutaj muszę wyrazić głębokie ukłony w stosunku do pana prezesa, no i oczywiście jego załogi, czyli doktora Szlachcińskiego, Konrada Borowskiego i pani Aliny Picholi, bo to pewnie ten główny trzon zarządzający. Natomiast nie sposób też nie pochwalić samego siebie, czyli nas jako radnych i zarząd powiatu, szanowni państwo, ponieważ zaangażowanie nas jako Rady Powiatu w Tomaszowskie Centrum Zdrowia tak naprawdę od początku też było na dosyć wysokim poziomie. Ja nie chciałbym tutaj rozwijać, wymieniać, co Rada Powiatu za pośrednictwem zarządu pomogła TCZ-owi, ale stały się 2 symboliczne rzeczy. Otóż lądowisko stoi i za chwilę będziemy głosować pełną kwotę na remont ZPO na Niskim. To są jakby symbole, że jednak się da, że jednak można wrzucić bieg do przodu z trudnościami, bo trudnościami po wielu latach, ale zacząć finalizować
te zadania, które od lat, powtórzę, nam się marzyły. Jeszcze raz wielkie ukłony dla prezesa Chudzika, dla Michała Czachowicza, oczywiście dla prezesa Chudzika wraz z całą załogą, bo nie sposób powiedzieć, że pan prezes zrobił to sam, ale jest takie powiedzenie, jaki lider, taki zespół, więc skoro mamy dobrego lidera, no samo przejście się rozumie, że zarządza dobrym zespołem. Jeszcze raz gratulacje i oby tak dalej, panie prezesie, panie Michale, gdyż szpital miał być naszym największym problemem, a dziś po 2 latach chyba jest najjaśniejszą sprawą, z którą się możemy pochwalić, bo drugich takich sukcesów działalności nas jako radnych powiatów, tak namacalnych i idących z takim rozpędem, nie widzę. Owszem, robimy to, co do nas należy, remontujemy głównie drogi, no ale spektakularnych sukcesów nie mamy. Udało się ukończyć oczywiście inwestycje rozpoczęte przez poprzedników. No i to na razie tyle. Więc jeszcze raz gratuluję i proszę o to, żeby nie zmieniać kierunku jazdy, tylko cały czas do przodu. Chcę tylko jeszcze dodać, a może zasugerować zarządowi, że nie oceniając, tylko tak jak powiedziałem, jeżeli ostatni rok poprzedniej kadencji była jazda na wstecznym i prezes otrzymywał w tym samym roku 100 tysięcy nagrody, to może by się było warto zastanowić, ile warta jest jazda do przodu, nie mówiąc już na jakim biegu. Dlatego, że to jest, mi powiem tak uczciwie, przykro się na to patrzy, jeżeli jesteśmy w stanie wydatkować około 100 tysięcy złotych na jazdę do tyłu, a trudno nam jest docenić jazdę do przodu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Już nie mam zgłoszeń do zabrania głosu w tym temacie, a zatem pozwolicie państwo, że podsumujemy. Ja z wielką radością i przyjemnością dołączam się do grupy tych osób, które chylą czoło i które dziękują panu prezesowi jako osobie kierującej tak potężnym zakładem pracy. W obecności COVID-a jest to tym bardziej podwójne podziękowanie i ukłon. Cały czas jest trudno, ale jeśli możemy pochwalić się czymś, to jest tylko satysfakcja całej naszej rady i całego powiatu. Panie prezesie, mój przedmówca w takim motoryzacyjnym tonie wyrażał swoje pochwały dla pana, a myślę, że my wszyscy, jeśli będziemy mogli mieć na to wpływ, przyłączamy się do tego walutowego podziękowania. Kto o tym decyduje, powinien się nad tym zastanowić. Serdecznie dziękuję. Widzę, że jeszcze ad vocem prosi o głos pan Mariusz Strzępek. Uprzejmie proszę. Oddaję panu. Nie powstrzymam się, ponieważ pani przewodnicząca no musi budzić zażenowanie, po prostu kadzenie pracowników swojemu pracodawcy. Po prostu jestem zażenowany, Piotrek, i rozczarowany, co ty wygadujesz po prostu. No ale nic, pozdrawiam serdecznie. Rozumiem, że zatrudnienie w TCZ ma wpływ również na opinię. Dobra, okej, dzięki. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, myślę, że możemy uznać ten punkt za zakończony i to, co powiedział nam pan prezes, i to, o co pytali radni. Serdecznie dziękuję. Panu prezesowi podziękujemy. Jeśli pan sobie życzy oczywiście pozostać w naszym obradowaniu, to serdecznie proszę. A jeśli pan uznaje, że ważniejsze jest to, żeby pan zawodowo się realizował, to proszę. Pan prezes rozpaczliwie prosi jeszcze o głos. Udzielam panu głosu, bardzo. No ja chciałem podziękować za ocenę, za to, że naprawdę ten zespół pracuje bardzo ciężko, szczególnie w tym okresie od 28 lutego, a w ostatnim okresie, kiedy ta druga fala pandemii przyszła, wydaje mi się, że się bardzo scementował. I za to, dla wszystkich pracowników należą się wielkie, duże słowa uznania.
podziękowania dla całej Rady za to, że nam pomaga i wspiera oraz dla zarządu powiatu, który naprawdę, jak widać z tego wyliczenia, tutaj nie żałuje pieniędzy i ciągle nowe rzeczy dostarcza do tego naszego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. I chciałem życzyć wszystkiego najlepszego, żeby w tym nowym roku również nasz nie dopadł ten koronawirus, żebyśmy się mogli zaszczepić i spotykać normalnie na sesji. W dobrym zdrowiu, dobrym samopoczuciu i żeby nam towarzyszył nawet uśmiech, czego Państwu bardzo, bardzo życzę. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się Panie Prezesie, a Państwa Radnych proszę o obradowanie w kolejnym punkcie. Jesteśmy w punkcie 7 według tej nowej zmiany. Jest to punkt, który dotyczy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020. Proszę Panią Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, Panią Beatę Stańczyk, o przedstawienie informacji. Witam Państwa. Proszę Państwa, ta informacja była szczegółowo omówiona na Komisji Oświaty. Generalnie składa się z tabelek, czyli zestawień szczegółowo informujących o działalności naszych szkół. To też nie wiem, czy te tabelki mam po kolei omawiać, bo to jest dosyć trudne. Odczytam Państwu końcowe wnioski może z tego raportu i jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, bo na pewno się z nim zapoznaliście szczegółowo, to odpowiem. Raport oczywiście dotyczy ubiegłego roku szkolnego, czyli roku 2019-2020. I możemy się pochwalić wysokim wynikiem zdawalności egzaminu maturalnego w liceach, 93%. Średnia województwa łódzkiego wynosi 86%. Zdobyciem tytułu brązowej szkoły 2020 przez pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz tytułu złotej szkoły 2020 przez drugie liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 21. ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Znaleźli technikum numer 1 z zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, technikum numer 2 w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 2 imienia Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim oraz technikum numer 5 w zespole szkół ponadgimnazjalnych numer 6 w Tomaszowie Mazowieckim znalazły się w 21. ogólnopolskim rankingu techniku województwa łódzkiego Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Pozyskane przez powiat tomaszowski środki w łącznej wysokości 6 37 500 zł 94 grosze na realizację projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich zgodnie z tabelą numer 17 w niemniejszej informacji. Pozyskanie przez powiat tomaszowski grantu w wysokości 99 750 zł na zakup 35 laptopów dla szkół i placówek prowadzonych przez powiat tomaszowski w ramach projektu Zdalna Szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podpisanie porozumienia z ministrem edukacji narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem i uzyskanie wsparcia finansowego na lata 2019-2021 w wysokości 217 200 zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu znacznie wzrosła liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W roku szkolnym 2019-2020 wsparciem objętych zostało 21 dzieciaków z terenu powiatu tomaszowskiego. Dodam, że w roku 2018-2019 liczba ta wynosiła 5 osób.
Zawarcie umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach trzeciej edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu umundurowania dla 34 uczniów klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Kwota uzyskanego dofinansowania w roku 2019 wyniosła 23 120 zł. To tyle z podsumowania. Czy jakieś pytania Państwo mają? Bardzo przepraszam Państwa, mikrofon nie został włączony. Ja bardzo dziękuję Pani Naczelnik, Pani Beacie Stańczyk. Nie widzę osób, które chciałyby dyskutować nad przedstawionym materiałem. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, proszę Państwa, że 36 stron to porządna broszura. To kompendium wiedzy o szkolnictwie ponadpodstawowym powiatu tomaszowskiego. Środki, w poprzednim punkcie rozmawialiśmy na temat szpitala. Ten punkt to kolejny bardzo ważny element funkcjonowania i zarządzania, jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe. Proszę Państwa, można oczywiście porównywać, można dyskutować, można mieć inne zdanie, można też powątpiewać czy też porównywać. Natomiast z całą pewnością to bardzo ważny element i to bardzo ważne działania. Przypominam sobie ten piękny dzień, kiedy została oddana hala sportowa po kapitalnym remoncie na Nadrzecznej. Bardzo dużo innych ważnych decyzji, ważnych zadań i ważnych wydarzeń. Wydaje mi się, że będę przedstawicielką nas wszystkich radnych Rady Powiatu, jeśli wyrażę tylko jedno marzenie, żeby dzieci wróciły do szkół i żeby z tego wszystkiego mogły korzystać nie online, żeby mogły dotykać, żeby mogły biegać, żeby mogły po prostu korzystać z tych przepięknych pracowni, które zostały oddane i których nawet niektórzy nie widzieli, bo czas niestety pokrył się z tym nieszczęsnym czasem pandemii i ze zdalnym nauczaniem. A zatem Pani Naczelnik, jedno marzenie. Marzenie, które do końca jest od nas zależne, które w ogóle nie jest od nas zależne, ale marzenia się spełniają. Życzymy młodzieży, żeby jak najszybciej wróciła do szkół, mogła korzystać z tych wszystkich dóbr, które póki co są zmaterializowane, ale nie używane. Dziękuję bardzo. Pani, proszę Państwa. Panie Przewodniczący, mogę słowo Pani Przewodnicząca? Ja oczywiście mam to samo marzenie co Pani Przewodnicząca, ale to marzenie mają też wszyscy pracownicy naszych szkół. Odwiedzam szkoły w pandemii i rozmawiając czy z pracownikami pedagogicznymi, czy niepedagogicznymi, to zawsze słyszę smutek, ale nie ma dzieci. Nie ma dzieci. Także wszyscy tęsknimy za naszą młodzieżą w szkołach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nietypowe podpowiada Pani Terenia. Nawet dzieci, a może w szczególności dzieci, marzą o powrocie. Szanowni Państwo, skoro nie ma już osób chętnych do dyskusji czy zadawania pytań, zapraszam Państwa do punktu 8 dzisiejszego posiedzenia. Sprawozdanie z realizacji programu rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2015-2020. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju powiatu tomaszowskiego na lata 15-20. Temat omawiany był na wszystkich komisjach. Czy macie Państwo jakieś pytania do przedłożonego materiału? Bardzo proszę.
nie widzę, a zatem uznajemy raport za przyjęty. A kolejny punkt naszego posiedzenia to kolejny raport z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2017-2018. Ten materiał także otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną. Materiał był także przedmiotem posiedzenia komisji. Z mojej wiedzy wynika, że głównie pochyliła się nad tym materiałem Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Czy macie Państwo radni pytania do przedłożonego raportu? Dziękuję. A zatem jesteśmy w punkcie 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie, oj przepraszam, bo ten punkt proszę Państwa zrealizowaliśmy. Przesunięty jest o jeden, tak. Za chwilę będziemy już po zrealizowaniu tego punktu, kolejność będzie już pierwotna. A zatem punkt 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie przyjęcia programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. O zreferowanie tego projektu poproszę panią Elżbietę Kośka, inspektora Wydziału Kultury i Promocji Powiatu. Bardzo proszę. Już, już. Już pani Ela Kośka jest gotowa. Proszę. Szanowni Państwo, przedłożony projekt uchwały stanowi deklarację współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021, co stanowi dopełnienie obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wymienione w programie współpracy zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego wymienionych w artykule 4 ustęp 1 ustawy. W celu stworzenia dokumentu w miesiącu wrześniu organizacje pozarządowe zgłaszały propozycje zadań do realizacji w 2021 roku. Projekt programu został opracowany przez Wydział Kultury i Promocji Powiatu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz od komórek i jednostek organizacyjnych starostwa. Następnie został poddany konsultacjom społecznym, które w dniach 23 października, 12 listopada trwały i w tym okresie nie wpłynęły żadne formularze konsultacyjne. Projekt został również poddany do zaopiniowania Radzie Pożytku, która nie zgłosiła żadnych uwag. Projekt programu został przedstawiony zarządowi powiatu i przez niego przyjęty. Odczytam teraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Tutaj następuje podstawa prawna. Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Przyjmuje się program współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń starostwa w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Kośka. Proszę państwa, komisje merytoryczne procedowały tylko na wcześniejszych posiedzeniach komisji listopadowych. I z mojej wiedzy wynika, że przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ma przygotowaną opinię komisji. Proszę o jej przedstawienie.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowałaby się projekt uchwały. Dziękuję. Nad projektem uchwały pochylała się także Komisja Zdrowia i Rodziny Spraw Społecznych. Czy pan przewodniczący Mariusz Strzępek zechce wyrazić opinię komisji? Komisja bez zastrzeżeń. Dziękuję. Poproszę pana Piotra Kagankiewicza, żeby był uprzejmy wyrazić opinię komisji. Z mojej wiedzy wynika, że prowadził wtedy komisję zastępca, więc proszę zdecydować, czy pan Krzysztof Biskup, czy pan Piotr Kagankiewicz, zechcecie państwo stanowisko komisji przedstawić? Pewnie stosowne by było, żeby pan Krzysztof Biskup, ale nie widzę go na monitorze, a wiem, że komisja wypracowała pozytywną opinię. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję, drodzy państwo, nad projektem uchwały. Czy ktoś z państwa ma pytania, czy też zastrzeżenia? Bardzo proszę. Czy ja dobrze widzę, że pan Marek Parada chce zabrać głos? Chyba nie. Nie wyświetla się również zgłoszenie do dyskusji na moim komputerze, a zatem proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, oddajemy głos w głosowaniu. Pani przewodnicząca, nie wyświetla mi się. Nie wyświetla mi się głosowanie. Nacisnąć po lewej stronie głosowanie. Już udało mi się, bardzo wolno wchodzić. Dziękuję uprzejmie, szanowni. Widzimy. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, 23 osoby za, a więc wszyscy już jesteśmy obecni i wszyscy zagłosowaliśmy za przyjęciem zaprezentowanego projektu uchwały. Jeszcze raz dziękuję pani Elżbiecie Kośka. Drodzy państwo, kolejny punkt naszego procedowania. Weszliśmy już w starą numerację. Jesteśmy w punkcie 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Pragnę państwa poinformować, że radny Sławomir Rzegota złożył na moje ręce rezygnację z prac w Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, a jednocześnie wyraził chęć pracy w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W związku z powyższym zaszła potrzeba naniesienia zmian w trzech uchwałach dotyczących powołania komisji, ich składu osobowego oraz ich stanu liczbowego. Odczytam państwu projekt przedmiotowej uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 30 grudnia Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Tu przytoczona jest podstawa prawna, po czym paragraf pierwszy brzmi: odwołuje się radnego Sławomira Rzegotę ze składu Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Powiatu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i poddana zostaje do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uprzejmie proszę o opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych przewodniczącego tejże komisji, pana Mariusza Strzępka. Myśmy nie głosowali tej uchwały. Przyjmujemy decyzję pana Sławomira. Dziękuję. Poproszę pana Leona Karwata, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Komisja Edukacji na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie w tej sprawie, czy też zabrać głos? Dziękuję. Nie mam takich zgłoszeń.
Zatem przystępujemy do głosowania. Czekamy na głos pana Grzegorza Glimasińskiego, Włodzimierza Justyny i Pawła Łuczaka. Teraz już tylko Pawła Łuczaka i Włodzimierza Justyny. Rozumiem, że nie biorą ci państwo udziału w głosowaniu. Zamykamy głosowanie. Zdążyli wszyscy, 23 osoby za. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do punktu 13 dzisiejszego posiedzenia, który jest w niejako konsekwencją poprzedniego, a mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Odczytam państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Następuje podstawa prawna, po czym paragraf pierwszy brzmi: powołuje się radnego Sławomira Żegotę do składu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostaje do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poproszę o opinię pana Leona Karwata. Również ten projekt uchwały Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała. Panie Mariuszu, czy państwo procedowaliście i głosowaliście? Pan Mariusz Szczępek? Nie mamy opinii. Dziękuję. Szanowni państwo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Z mojej wiedzy wynika, że nie ma chętnych, a zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, możemy już głosować. Czekamy na głos pana Edmunda Króla, Pawła Piwowarskiego i Mariusza Strzępka. Dziękuję. 23 osoby za. Uchwała uzyskała akceptację Szanownej Rady. Drodzy państwo, punkt 13 to punkt ostatni z tej serii, który konsekwentnie odnosi się do dwóch poprzednich, a mianowicie rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 1/13/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego. Odczytam państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1/13/2018 z dnia 27 listopada 2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego. Po czym następuje podstawa prawna i paragraf pierwszy brzmi:
W uchwale Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim numer 1/13/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczbowego paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy. Powołuje się stałe komisje Rady Powiatu o następujących stanach liczbowych. Pierwsze. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego, stan 6 osób. Punkt 2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, 7 osób. Punkt 3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, 7 osób. Punkt 4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 6 osób. Punkt 5. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, 10 osób. Punkt 6. Komisja Rewizyjna, 7 osób. Punkt 7. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 6 osób. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i poddana zostaje do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proszę uprzejmie Przewodniczącego Leona Karwata o opinię komisji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim i ich stanu liczebnego. Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący Mariuszu Strzępek, czy komisja wyraziła opinię w przedmiotowej sprawie? Opinia pozytywna. Dziękuję uprzejmie. A zatem proszę Państwa, nie widząc osób zgłaszających, proszących o głos, przystępujemy do głosowania. Proszę, możemy już głosować. Czekamy na panią Martynę Wojciechowską. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Wszyscy oddali głos za. Proszę Państwa, w ten sposób zrealizowaliśmy dokładnie połowę punktów 13 przewidzianych na dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu. Chciałabym ogłosić, proszę Państwa, 15-minutową przerwę. Czy mogę prosić o głosowanie w tej kwestii? Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby teraz odbyła się 15-minutowa przerwa? Uprzejmie proszę o głosowanie. Za momencik przygotuje pracownik biura. Proszę minutkę o cierpliwość. Możemy głosować. Bardzo proszę, proszę Państwa, głosujemy w kwestii przerwy. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, z czego już 22. Nie wiem, co na to pan Sławomir Żegota, czy będzie głosował? Dziękuję. 21 radnych zagłosowało za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. A zatem proszę Państwa, mamy w tej chwili godzinę 14:36. Proponuję, żebyśmy o 14:50 kontynuowali nasze posiedzenie. Dziękuję uprzejmie. Spojrzę na tą drugą stronę. Trochę się tam włączyło.
Szanowni Państwo, kontynuujemy posiedzenie dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Jesteśmy w punkcie 13, który brzmi: rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 1 łamane na 13. Jesteśmy w punkcie 14, oczywiście, najmocniej przepraszam. Punkt 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. O zreferowanie tegoże projektu uchwały proszę pana Klaudiusza Wilmańskiego, kierownika Referatu Transportu i Rozwoju Powiatu, by zechciał przedstawić nam projekt uchwały. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, przeczytam uchwałę z autopoprawką. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia dzisiejszego w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Tu następuje podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ostateczny termin ich realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki mówią o maksymalnym terminie oraz jakie zadania i z jakimi kwotami zostają w tych wydatkach. Zadanie numer 1. Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim z kwotą 340 966 zł i 39 groszy. Zakup sprzętu, zadanie numer 2, medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia spółka ZOW w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie aparat RTG 1 sztuka 21 648 zł. Zadanie numer 3, modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim na kwotę 736 272 zł i 20 groszy. Zadanie numer 4, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3690 zł. Zadanie numer 5, zakup urządzeń do wykonywania szybkich testów COVID-19 299 613 zł i 60 groszy. Zadanie numer 1 jest z zakresu Referatu Transportu i Rozwoju. Zadanie numer 2 i 5 z zakresu Referatu Zdrowia. Natomiast zadanie numer 3 i 4 jest z zakresu Wydziału Inwestycji i Środków Pomocowych. Omówię swoje zadanie. Do dyspozycji Państwa są również pozostały kierownik Referatu Zdrowia oraz pan naczelnik Wydziału Inwestycji. Jeśli chodzi o budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej, to mamy już wykonane całkowicie zakończone roboty budowlane, natomiast ze względu na sytuację pandemiczną mieliśmy problem z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi, między innymi dopiero w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy rejestrację lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W tej chwili oczekujemy na odbiór tego lądowiska przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe spółka z o.o., którzy to panowie muszą odebrać to lądowisko, ponieważ ich przepisy nieco różnią się od ogólnych przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Również LPR jest zobowiązany do przeszkolenia załogi TCZ-u i będzie tak zwana instrukcja lotniskowa załączona. Jednocześnie też niestety nie mogliśmy uzyskać jeszcze zdalnego połączenia SOR-u z lądowiskiem ze względu na to, że to był przez 4 tygodnie nieobecny informatyk ze względu również na chorobę w TCZ-cie.
po jego powrocie karty SIM, które były potrzebne, zostały zamówione. Natomiast niestety również rozchorował się na nam znanego wirusa. Informatyk w tej chwili w firmie wykonującej lądowisko, w firmie Gelco. Dlatego też wynika to wszystko właśnie z tej sytuacji, to wydłużenie. W tej chwili umowę mamy podpisaną z wykonawcą do 30 stycznia przyszłego roku. To z mojej strony wszystko. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ pozostali również uczestniczyli w posiedzeniach komisji, to może przejdziemy do pytań. Czy Państwo radni w zakresie tego projektu uchwały mają jakieś pytania? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, można już głosować. Oddanie głosu. Jeśli nie, to zamykamy głosowanie. Dziękuję. Zamykamy głosowanie. W głosowaniu za wzięło udział 19 radnych i jeden wstrzymał się od głosu. Brak głosu 3 radnych. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, kolejny punkt naszego posiedzenia to punkt 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Tutaj o zreferowanie projektu uchwały poproszę pana Marcina Amruza, zastępcę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Bardzo proszę, panie Marcinie. Słychać mnie? I ja słyszę. Dobrze, czyli wszyscy też. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym pokrótce przedstawić uchwałę Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Jest to projekt w sprawie ustalenia w budżecie powiatu tomaszowskiego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Tutaj podstawa prawna następuje i ustala się, co następuje. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę podaną tutaj z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne. Pierwszy punkt, przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice. Drugi punkt, przebudowa drogi powiatowej nr 4327 na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Główną w miejscowości Smardzewice, jest to droga przez Tamę. Trzy, przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E, ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim. Punkt czwarty, budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345, ulica Majowa w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystkie te zadania są to zadania projektowe, które musimy przełożyć na następny rok ze względu na przedłużające się procedury administracyjne uzyskiwania stosownych zgód i decyzji. Niestety też jedna, czyli ulica Majowa, jest związana z chorobą projektanta COVID-19. Pan tutaj przedstawił nam zaświadczenia i dokumenty, że po prostu padł ofiarą tej choroby. Reszta po prostu jest związana z procedurami administracyjnymi i tutaj jest to wszystko udokumentowane i w naszej opinii jest zasadne, żeby te wydatki po prostu były przeniesione na przyszły rok. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Nie mam takich zgłoszeń. Poproszę o opinię przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, pana Grzegorza Glimasińskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. O opinię poproszę pana Piotra Kagankiewicza, przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja również pozytywnie zaopiniowała wykaz. Dziękuję. W związku z brakiem głosów do dyskusji przechodzimy do głosowania.
Bardzo proszę, już możemy głosować. Czekamy na głos pana Koziarskiego i pana Kuklińskiego. Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o podsumowanie. 21 osób za, 0 przeciwnych, wstrzymujących się 0, 2 nieobecnych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, punkt 16. Informacja z wykonania budżetu powiatu tomaszewskiego za pierwsze półrocze 2020. Poproszę panią Beatę Zysiak, skarbnika powiatu tomaszewskiego, o przedstawienie informacji. Dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, zgodnie z artykułem 266 ustawy o finansach do 31 sierpnia Zarząd Powiatu przedstawił Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze budżetu, uwzględniając w szczególności należności, zobowiązania, w tym wymagalne, oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. I powiat otrzymał pozytywną opinię od Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie dochodów, które były w tym momencie wykonane na poziomie 150 zaplanowanych dochodów budżetowych, zaś zaplanowane wydatki były wykonane w 37%, dochody w 46%, więc ta informacja jak gdyby zawiera podstawowe dane, a rozchody ze spłat rat kredytów i pożyczek wykonano prawie w 50% w wysokości 1 204 91,96 groszy. I właściwie to tyle, jeśli chodzi, dziękuję na temat tej informacji. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, w kwestii formalnej ja pragnę tylko przypomnieć, że z tą informacją zapoznawaliście się państwo między innymi na komisjach listopadowych, a zatem czy są jakieś pytania do przedstawionej informacji? Bardzo proszę. Nie widzę głosów, a zatem proszę państwa, informacja nie podlega głosowaniu. Dziękuję pani jeszcze raz uprzejmie, pani Beacie Zysiak. Przechodzimy do punktu 17. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszewskiego za pierwsze półrocze 2020, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Bardzo proszę, pani Beato, jakaś skrótowa informacja, poproszę. Tak, zgodnie z tym samym artykułem 266 Zarząd Powiatu przedstawił także Radzie Powiatu i Obrachunkowej Izbie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć. I na 30 czerwca 2020 kwota długu powiatu wyniosiła 49 158 776,46 groszy, co stanowi 30,91% planowanych dochodów budżetu ogółem. I to jest taka chyba najważniejsza informacja w skrócie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji i zadawania pytań, a zatem proszę państwa, przechodzimy do punktu 18, jako że ten nie podlega głosowaniu. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmiany uchwały nr 47/401/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą nr 14/131/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 listopada 2011 roku oraz uchwałą 41/287/2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 października 2013 roku. Proszę panią skarbnik, panią Beatę Zysiak o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. Odnośnie przeczytanej przez panią przewodniczącą uchwały, proszę państwa, tutaj o zmianę w paragrafie 7 punkt 2, który otrzymuje brzmienie:
przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania w zakresie wydatków majątkowych. Paragraf 9 po punkt 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu i zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykuł 5 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, a uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podpisana zostanie do i podana zostanie do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ja tylko krótko tutaj uzasadnienie, bo powyższy zapis tak naprawdę pozwoli nam tylko usprawnić proces realizacji zadań inwestycyjnych, dlatego że dotyczy tu bardzo dużej ilości takich miękkich projektów, gdzie finansowane są w 100% ze środków Unii Europejskiej i tak naprawdę wchodzą po dochodach i jednocześnie po wydatkach. W większości realizowane są przez szkoły. Zarząd nie ma tutaj uprawnień do wprowadzania nowych zadań. Może jedynie przesuwać środki między danymi zadaniami. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania w tej materii? Dziękuję, nie widzę. A zatem proszę Państwa informacji. Przystępujemy do opinii merytorycznych komisji. Jako pierwszego poproszę pana Leona Karwata. Panie Leonie. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę pana przewodniczącego Mariusza Strzępkę. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę pana Grzegorza Glimasińskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę panią Teodorę Sowik. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Dziękuję. Poproszę pana Piotra Kagankiewicza, Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego. Również wyraziła pozytywną opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych. Przystępujemy do głosowania. Pan Marek Parada. Dziękuję. Wyniki głosowania 20 głosów za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujące się. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, punkt 19 dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2020. O zreferowanie projektu uchwały poproszę skarbnik powiatu panią Beatę Zysiak. Pani skarbnik, głos proszę. O, dziękuję bardzo. W wyniku przeprowadzonej analizy przez jednostki i komórki organizacyjne starostwa dokonano zmian i również jak również po stronie dochodów i wydatków w budżecie powiatu. Wszystkie oszczędności, głównie po stronie wydatków, zostały przeznaczone na pokrycie dochodów, które nie zostały wypracowane, a dotyczyły między innymi opłat za wydane druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, druki licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego. Z opłat za wydane prawa jazdy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego, z tytułu sprzedaży złomu, cięcia tablic rejestracyjnych i demontaży pojazdów, jak również ze strefy płatnego parkowania. Jak wiemy, strefa też nie działała przez pewien czas.
Pokryto także ubytek w dochodach. Dotyczy to mniejszego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów majątkowych na projektach zrealizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. I reasumując, oszczędności po stronie wydatków bieżących wyniosły 4 578 527, po stronie wydatków majątkowych 4 407 320, z czego 3 112 111 przeznaczono na pokrycie dochodów, a 5 873 736 na zmniejszenie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu powiaty oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dziękuję, tyle do zmian w budżecie. Dziękuję uprzejmie. Poproszę o opinię poszczególnych komisji, a zatem jako pierwszego poproszę pana Grzegorza Glimasińskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę pana Leona Karwata. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Poproszę przewodniczącego pana Mariusza Strzępka. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę panią Teodorę Sowik. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. Dziękuję. Poproszę pana Piotra. Dziękuję. Komisja Budżetu i Planowania również pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Nie ma chętnych. Zapraszam do głosowania. Pan Parada, pan Król. Dziękuję. Wszystkie 23 osoby wzięły udział w głosowaniu. Są to głosy za. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, punkt 20 dzisiejszej sesji dotyczy rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2020-2038. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią skarbnik Beatę Zysiak. Dziękuję. Szanowni państwo, WPF, jeśli chodzi o rok 2020, jest to dokładnie dostosowanie się zapisów wieloletniej prognozy finansowej do budżetu, który wcześniej państwu przedstawiłam. No nie wiem, czy mam przeczytać wszystkie zmiany w WPF-ie, czy wystarczy, że państwo wyrazicie jakieś pytania lub... Bo on jest tylko dostosowaniem do budżetu. Szanowni państwo, oczywiście jest to dokument kompatybilny. My mieliśmy okazję procedować na poszczególnych komisjach, a zatem zgodnie z procedurą poproszę o opinię poszczególnych przewodniczących, co jak gdyby będzie równoznaczne też z zaopiniowaniem, a oczywiście w dyskusji możemy zawsze wziąć głos. Panie Grzegorzu Glimasiński, proszę o opinię komisji, której pan przewodniczy. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Pan Leon Karwat. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Przewodniczący Mariusz Strzępek. Opinia pozytywna. Dziękuję. Pani Teodora Sowik. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020. Dziękuję uprzejmie. Przewodniczący Piotr Kagankiewicz. Ja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Pan Kociubiński, pan Karwat, pani Hess. Poprosimy o głosowanie. Panie Marku, dziękuję.
23 radnych wzięło udział w głosowaniu, wszystkie głosy za. Dziękuję uprzejmie. Punkt 21. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2021-2041. Proszę uprzejmie o przedstawienie projektu uchwały panią skarbnik Beatę Zysiak. Dziękuję. Szanowni Państwo, projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej został pozytywnie zaopiniowany uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Również pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2021. Do wyliczenia tych wskaźników zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach przyjęte zostały wartości wykonania 2018 i 2019, plan oraz plan na trzeci kwartał i przewidywane wykonanie roku 2020. Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2021-2023. WPF obejmuje się do roku 2041 i tam prognozowane będą dochody bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu i przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu powiatu, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Uwzględniając zapisy artykułu 242 ustawy o finansach, z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia te zapisy zgodnie z artykułem, a nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w roku 2021 wynosi 2 186 895 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani skarbnik także przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a zatem pozostaje nam opinia poszczególnych komisji. Państwa przewodniczących proszę o wyrażenie opinii w imieniu komisji, której przewodniczą. Pan Grzegorz Glimasiński. Jaka jest opinia komisji? Jest pozytywna. Dziękuję. Pan Leon Karwat. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie opiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję. Przewodniczący Mariusz Strzępek. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Przewodnicząca Teodora Sowik. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Przewodniczący Piotr Kagankiewicz. Komisja również wyraziła pozytywną opinię. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panią Martynę i pana Dariusza Kowalczyka poproszę o oddanie głosu. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Wszystkie głosy oddane za. Dziękuję uprzejmie. Punkt 22. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2021. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Beatę Zysiak, skarbnika powiatu tomaszowskiego. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, budżet powiatu tomaszowskiego został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o finansach i tu również pozytywnie został zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano dochody budżetu powiatu w kwocie ogółem 162 498 891 tysięcy, w tym dochody bieżące 132 091 510 zł, dochody majątkowe 30 407 381 tysięcy zł. Największym udziałem w dochodach budżetu powiatu stanowią subwencje,
które wynoszą 58 502 960 zł i stanowią aż 36% dochodów ogółem. Kolejną pozycją to udział dochodów pochodzących z podatków stanowiących dochody budżetu państwa i co one stanowią w tym przypadku 18,11% dochodów ogółem. Kolejną pozycją są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i ich udział na poziomie 10,89%, a dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, bieżących zadań własnych powiatu oraz realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią 10,50% dochodów ogółem. Jeśli chodzi o wydatki, zaplanowano w kwocie 175 420 648 zł, w tym wydatki bieżące na poziomie 129 904 615 zł, z tego na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 5 176 986 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 516 33 zł i sfinansowane są środkami własnymi powiatu w wysokości 15 108 652, środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w wysokości 12 630 940, środkami z tytułu dotacji celowych w wysokości 23 600 zł oraz dotacjami z gmin oraz Funduszu Dróg Samorządowych oraz środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w wysokości 12 237 935 zł. Na planowany deficyt w roku 2021 wynosić będzie 12 921 757 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12 168 726 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 753 31 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 16 158 622 44. Z tego planowana kwota kredytu do zaciągnięcia wynosić będzie 15 405 591 44 grosze. I na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowane kwotę w budżecie w roku 2021 3 236 865 zł. To są najważniejsze informacje, jeśli chodzi o projekt budżetu 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Podobnie jak przy poprzednim projekcie uchwały, poproszę o opinię w przedmiotowej sprawie przewodniczących poszczególnych komisji. Zaczynamy od pana Grzegorza Glimasińskiego. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę pana Leona Karwata. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok wraz z autopoprawką. Dziękuję. Poproszę przewodniczącego pana Mariusza Strzępka. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Poproszę panią Teodorę Sowik, przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała budżet na 2021 rok wraz z autopoprawką. Dziękuję. Poproszę przewodniczącego pana Piotra Kagana. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Dziękuję uprzejmie. Drodzy państwo radni, otrzymaliście także odpowiedź Zarządu Powiatu na wnioski wypracowane przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego. Czy zachodzi konieczność odczytywania tej odpowiedzi? Kto z państwa tak uważa, zechce podnieść rękę, to będzie dla mnie sygnał, że mamy odczytać ten projekt, tą odpowiedź. Dziękuję, nie ma takiej konieczności, ale są zgłoszenia do dyskusji, którą w tym momencie otwieram.
Jako pierwszy zgłosił się pan Marek Barada. Proszę uprzejmie, udzielam panu głosu. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej chciałbym złożyć krótkie oświadczenie dotyczące budżetu na 2021 rok. Analizując ten budżet, każdy z nas i na komisjach i indywidualnie stwierdzamy, że on nie jest budżetem naszych marzeń, ale proponujemy poprzeć ten budżet jako Koalicja Obywatelska z uwagi na to, że oprócz zadań drogowych widzimy dużo pozycji takich ogólnospołecznych. Może ja wymienię kilka. Na przykład termomodernizacja ZPO Niska, 3,5 miliona zaplanowane. Adaptacja budynku przy szkolnym ośrodku wychowawczym, 3 miliony na adaptację na warsztaty terapii zajęciowej. Inwestycje szkolne, jak termomodernizacja zespołu szkół numer 2, 1,5 mln. Następnie termomodernizacja drugiego liceum 400 000. Modernizacja instalacji grzewczej w pierwszym liceum 650 000. Oraz rozpoczęcie działań budowy hali sportowej przy drugim liceum. Mamy na to zapisane 4 miliony. To może, co było naszym długim marzeniem, można tak powiedzieć, bo to jest jedyna ze szkół, która nie ma jeszcze bazy do realizacji zajęć wychowania fizycznego w pełnym takiego słowa znaczeniu. Myślę, że tą inwestycję zdążymy zrobić w cyklu dwuletnim, czyli w tym roku 2021 dokumentacja i rozpoczęcie, a w 2022 zakończenie tej inwestycji. Proszę państwa, chciałem jeszcze wspomnieć, że ten zarząd realizował budżet w 2019 roku poprzedniego zarządu, więc nie musiał zrealizować zadania, które były rozpoczęte. Natomiast budżet uchwalony już przez tą ekipę radnych i tą ekipę pana starosty plus zarząd na 2020 rok była realizowana, jak wiemy, w bardzo trudnym roku, nazwę tak, roku covidowskim, gdzie oczywiście część zadań zostało zrealizowanych, a część jeszcze nie zostało, zostały przesunięte na rok następny, dlatego uchwalaliśmy te niewygasające wydatki. Myślę, że oczywiście dajemy szansę i to duże szanse, że w bieżącym roku 2022 zadania, które zostały wyznaczone w budżecie, będą realizowane rytmicznie i może skończy się już taka sytuacja pandemiczna i wrócimy do normalności. Dlatego podjęliśmy decyzję, że poprzemy budżet na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zabrania głosu zgłosił się także pan Mariusz Strzępek. Uprzejmie proszę, oddaję panu głos. Szanowni Państwo, co prawda byłem przygotowany na nieco dłuższą dyskusję na ten temat, na temat tego budżetu, ale postaram się ją skrócić do minimum. Posiadam narzędzia odpowiednie, żeby swoją opinię szerzej przedstawić, jakby niedługo w przyszłości, więc myślę, że nawet dotrze do szerszego kręgu odbiorców. I powiem tak. Proszę Państwa, ja niemniej Państwo przeanalizowali ten budżet, funkcjonowanie tego zarządu powiatu przez ostatnie 2 lata, plany na przyszłość, ale ja mogę to podsumować jednym krótkim zdaniem. Totalne pasmo nieszczęść. Skąd bierze się taka moja opinia? Otóż bierze się ta opinia stąd, że ja ani w żadnych dokumentach o charakterze strategicznym, ani w dokumentach o charakterze finansowym, ja nie widzę myśli zarządczej. Jeżeli Państwo tę myśl widzą, to ja gratuluję. Ja być może ze względu na stan zdrowia nie jestem w stanie tego dostrzec, ale to nie jest kwestia ostatnich 4 tygodni, tylko ostatnich 2 lat, kiedy ja działania zarządu powiatu obserwuję
i niestety wielokrotnie łapę się za głowę, bo jeżeli coś można było zepsuć w starostwie powiatowym, to zepsuto. Ja pomijam fakt, że tutaj pan Marek Parada przytoczył budowę hali w liceum numer 2. Bardzo słuszna inwestycja. Problem tylko w tym, że my w Tomaszowie nie posiadamy żadnej polityki oświatowej. Jeżeli zapoznamy się z materiałami, które otrzymaliśmy również na tę sesję, to tam wyraźnie widać, tej polityki po prostu nie ma, ona nie istnieje. I można się ze mną zgadzać lub nie, natomiast pora prawdzie spojrzeć, no niestety, tutaj prosto w oczy. Oświaty nie ma. Pan Marek Parada, proszę Państwa, ja generalnie być może z oporami byłbym w stanie ten budżet popierać. Ale niestety pan Marek Parada przytoczył tutaj inwestycję, która w moim przypadku, ja ją oceniam zupełnie inaczej i w moim przypadku jest ona największym skandalem po prostu, jaki w ostatnim czasie się wydarzył. Przeznaczanie 3 milionów złotych na remont zagrzebionego garażu, no to proszę Państwa, trudno to inaczej nazwać niż po prostu skandal. Niech ktoś z Państwa wskaże mi taki przepis prawa polskiego, łącznie z ustawą o finansach publicznych, gdzie powiat, jakikolwiek powiat tomaszowski jest zobowiązany, ma w zakresie zadań własnych budowę warsztatów terapii zajęciowej. Nie ma takiego przepisu. Realizujemy zadanie, które nie jest naszym zadaniem. I niestety, tarcza numer 2, antycovidowa, dawała nam masę różnych uprawnień. Przede wszystkim także takich, które pozwalałyby nam na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowotnego, ale też wszelkiego innego mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. Doskonałym przykładem jest Opoczno, które wystąpiło o dofinansowanie budowy bloku operacyjnego w swoim szpitalu i te pieniądze na ten cel otrzymają. To jest gigantyczne zagrożenie dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Mówiliśmy tu o 5 milionach złotych teoretycznego dochodu ze spółki, tylko nie powiedzieliśmy o źródle przychodów tych pieniędzy w postaci darowizn i tak dalej. Także hura optymizm, którym tutaj niektóre osoby się kierują, ja rozumiem względy, dla których to robią, no niestety nie jest moim zdaniem uzasadniony. Proszę Państwa, ja nie rozumiem decyzji, kiedy starosta jedzie wystarać się o 3 miliony złotych na remont zatęchłych garaży, a nie zabiega o to, by pozyskać pieniądze na budowę centrum psychiatryczno-odwykowego, nad którym pracujemy, windy przy oddziale neurologii, czy na przykład wspomnianego już bloku operacyjnego. Ja tego w stanie pojąć nie jestem. Być może Państwo jesteście. Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to ta od kilku lat obecna chęć pozbycia się grupy ludzi niepełnosprawnych zarządzanego przez swoją fundację czy stowarzyszenie obiektu, co ma generalnie w mojej ocenie dosyć szemrany charakter. Tutaj ten upór, który obserwujemy od kilku lat, no niestety budzi różnego rodzaju podejrzenia i no tak jak powiedziałem, trudno to nazwać inaczej po prostu niż skandalem. Przepraszam, muszę złapać powietrza trochę, bo zaczyna mi brakować. Natomiast w budżecie na przyszły rok ja nie widzę elementów, które byłyby elementami prorozwojowymi. Inwestycje, o których wspominamy często łącznie z termomodernizacją obiektu przy ulicy Niskiej, my o nich mówimy od iluś tam lat. Przypominam, że wnioski na ten cel zostały odrzucone ze względów formalnych. Co można było jeszcze zepsuć bardziej? Zapytam. Co można było zepsuć bardziej? Zniszczono Wydział Pozyskiwania Funduszy Pomocowych, Wydział Inwestycji nie funkcjonuje, Wydział Oświaty również nie funkcjonuje. No po prostu, co można jeszcze zepsuć, panowie? Co można zepsuć? O bezpieczeństwie nie będę w ogóle wspominał zdrowotnym mieszkańców, bo pół roku przeciąganie remontu w Tomaszowskim Centrum Zdrowia na psychiatrii, na oddziale zakaźnym,
To jest kolejny skandal, którego się dopuścił zarząd tego powiatu. No niestety, mówmy sobie prawdę w oczy, a nie z takich czy innych względów pijmy z zachwytu po prostu. Także podsumowując, budżetu, który przedstawił nam zarząd powiatu, ja osobiście nie jestem w stanie zaakceptować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos w dyskusji prosi pani Teodora Sowik. Udzielam pani głos. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Dzień dobry wszystkim, którzy jesteście obecni na tej sesji w dniu dzisiejszym. Panie starosto, szanowny zarządzie, wszyscy naczelnicy, kierownicy, wszystkie służby mundurowe i niemundurowe na czele ze szpitalem, z sanepidem, wszyscy ci, którzy w tym roku musieli ciężko pracować, ponieważ COVID nas zaskoczył wszystkich, wiadomo. Dziękuję wam za taką naprawdę trudną pracę, jaką wykonywaliście. Dziękuję za to, że wzajemnie się wspieraliśmy, dawaliśmy z siebie wszystko, żeby można było ten rok 2020 zamknąć, uważam, w dobrej formie. Życzę też państwu, żebyśmy ten przyszłoroczny budżet, który żeśmy zaakceptowali, żeby nam również udało się wykonać w takiej formie jak ten, żeby deficyt był coraz mniejszy. I też kolego Strzępek chciałabym powiedzieć, że jeżeli na przykład rząd polski widzi sytuację niepełnosprawnych i daje fundusze na to, żebyśmy je mogli bardziej wykorzystać, to uważam, że no trzeba to po prostu podjąć, te środki. I ten specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tomaszowie Mazowieckim no należałoby wesprzeć i cieszyć się, że ktoś jeszcze myśli o tych osobach niepełnosprawnych. Dlatego mam taką nadzieję, że dojdziemy wszyscy do porozumienia wzajemnego, bo po to tu jesteśmy, że wzajemnie się będziemy nadal wspierać. I z takim optymistycznym akcentem chciałabym życzyć państwu wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku i żeby ten przyszły rok nie był gorszy od tego, zarówno w inwestycjach, we wzajemnym wspieraniu się, w pomocy. Dziękuję wam bardzo wszystkim. Bardzo dziękuję pani radnej Teodorze Sowik. Ad vocem o głos prosi pan Mariusz Strzępek. Udzielam panu głos. Pani Teodoro, nie ma pani kompletnie pojęcia, o czym pani mówi. Kompletnie. To po pierwsze. A przywołując rząd, to powiem tak. To ten argument świadczy o tym, że rząd też nie ma kompletnie pojęcia o tym, co robi. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Państwo, ja chciałam tylko wyrazić dwa zdania swojej opinii w temacie. Otóż nie będę szerzej teraz zabierać głosu w kwestiach dotyczących zapisów i realizacji budżetowych, ponieważ miałam okazję wypowiedzieć się na Komisji Budżetu. Dlatego też pozostawię jak gdyby ten swój problem tam wewnątrz komisji. Niemniej jednak ubolewam bardzo, że zarząd wybiórczo traktuje zgłaszane przez poszczególnych radnych projekty i propozycje do budżetu. Mam nadzieję, że to była kwestia incydentalna i nie będę rozwijać tematu. Zarząd doskonale wie, o czym ja mówię. Chcę powiedzieć, że
to ambitny plan i oby się ziścił. Wszystko, co dobrego się dzieje, jest dla ludzi i bardzo mnie to cieszy, kiedy pięknieje powiat, kiedy kolejne ulice są robione. Niemniej jednak mobbing to takie słowo, które funkcjonuje w zakładach pracy. Chciałabym być odpowiedzialna za słowa, ale mobbing to także próba zastosowania wobec niektórych radnych. Dziękuję. O głos prosi pan Edmund Król. Udzielam. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny zarządzie. Ja w takich sprawach już bardziej szczegółowych dotyczących tego planu finansowego na rok przyszły chciałem zapytać o takie rzeczy. Co kierowało państwem, że zdjęto, że zabrano z przebudowy drogi w miejscowości Twarda nagle lekką ręką 400 tysięcy i co w ramach tego można, czy nie zostało to okrojone zakres rzeczowy tego zadania. Kolejna sprawa to jedynym punktem, jedyną inwestycją, która jest do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania jest też przebudowa tej drogi, tejże samej drogi w miejscowości Smardzewice. Pomimo, że wójt daje tutaj spore pieniądze, to jak jest realny możliwość wykonania tego zadania, które jest tu opisane, bo to wszystko jest tak palcem na wodzie pisane, jak mi się wydaje. Kolejna sprawa to przebudowa tej samej drogi na odcinku Szymanówek do granic miasta i tu jest kwota 40 tysięcy. Co można zrobić za 40 tysięcy na no mniej więcej 500 metrów? Co wchodzi w zakres tego zadania? I jaki jest zakres zadania też przebudowy drogi powiatowej 4327E od granic miasta do skrzyżowania z Główną w Smardzewicach? Jest to pierwszy etap, 200 tysięcy. I co tu będzie realizowane? Dziękuję bardzo. Jeśli nie można tego odpowiedzieć na dzień dzisiejszy, od razu w dniu dzisiejszym, to proszę o pisemną odpowiedź od zarządu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W grupie osób, które proszą o głos, jest teraz w kolejności pan Piotr Kagankiewicz. Proszę uprzejmie, oddaję panu głos. Ja nawiązując do obrad pracy Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego, wiązała się tam sytuacja, że pojawiło się jakieś nowe zachowanie, że nie mogliśmy tak naprawdę uzyskać odpowiedzi no właśnie na kontrowersyjne tematy, jak chociażby to, co radny Marek Parada powiedział, remont specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego pod potrzeby warsztatów terapii zajęciowej. Ja teraz sprawdziłem, ta nazwa jest trochę inna i nie ma używanej słowa terapii zajęciowej, natomiast na komisji padło pytanie i chciałbym je teraz powtórzyć. Domniemywam, że będzie osoba kompetentna, która może odpowiedzieć, bo na komisji udzielono nam odpowiedzi, że nam nie udzielono odpowiedzi. Czy my ten remont, adaptację będziemy robić dla osób niepełnosprawnych, ale w wieku kształcącym się, czyli dla naszych uczniów szkolnego ośrodka, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, czy też będziemy robić to dla osób niepełnosprawnych, którzy już ukończyli edukację, bo to zmienia postać rzeczy. Z tej nazwy nie wynika wprost, dla której grupy tą adaptację będziemy przeprowadzać i myślę, że w tej chwili bym usłyszał to. Potwierdzę to, co powiedział tutaj, potwierdzę albo dołączę się do tego, co powiedział radny Mariusz Szczepek, że jedna grupa wiekowa jest w naszych zadaniach, natomiast ta druga już nie. I tu chcielibyśmy mieć precyzyjną odpowiedź, dla jakiej grupy wiekowej tą adaptację przeprowadzamy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że jeśli zostanie wyczerpana pula pytań, to wtedy spróbujemy
spróbujemy oddać głos osobom, od których oczekujemy odpowiedzi. Proszę uprzejmie ad vocem pani Teodora Sowik. Czy pani się wycofuje? Nie zabieram głosu. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan Bogumił Koziarski. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Dziękuję pani przewodnicząca za udzielenie głosu. Nie sposób nie odnieść się do tych wszystkich wypowiedzi, które tutaj padły. Owszem, jeżeli chodzi o budżet, budżet jest faktycznie ambitny. Oby to wszystko dało się zrealizować, chociaż w 99%. Natomiast jest bardzo niepokojącą rzeczą to, o czym mówił pan Strzępek i tak naprawdę tu nie zgadzam się też z wypowiedzią koleżanki Teodory. Rząd zadbał tylko o swoje sprawy i wybiórczo potraktował samorządy. To trzeba podkreślić, to trzeba mówić o tym głośno, bo podział ostatnich środków covidowych wygląda tak, że ci, co mają dużo, to dostali jeszcze więcej. Niestety, proszę państwa, tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Wszyscy wnioskowali o te same zadania, tak gmina Żelechlinek, jak i wszyscy. Chcieliśmy wybudować oczyszczalnię. No niestety, inni dostali, a gmina Żelechlinek i wiele innych nie dostała nawet złotówki. To jest bardzo niesprawiedliwe. Ci, którzy mają duży budżet, dostali jeszcze więcej. I to się przekłada na wszystkie działania. Tak samo i u nas w powiecie, bo to jest ten sam samorząd. Skoro mamy jakoś partycypować w tych kosztach, a chcemy też mieć jakiś udział w tych inwestycjach, no to teraz proszę mi powiedzieć, skąd gmina Żelechlinek ma dołożyć, jak nie dostała na własne zadania. My też chcieliśmy dołożyć, taki plan mieliśmy, żeby dołożyć do tych inwestycji, które były wpisane, czy są wpisane w tym budżecie. Niestety pan wójt poinformował mnie, tak samo i koleżankę Teodorę, że no, ze względu na brak innych środków będzie musiał wyłożyć na swoje inwestycje ze swoich. I to jest bardzo wybiórcze traktowanie samorządów, z czym się bardzo nie zgadzam i protestuję. I to, co powiedział kolega Strzępek, że rząd chyba nie wie, co robi i gdzie daje pieniądze. To tak w cudzysłowie chyba. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Teodora Sowik jednak zgłasza się, więc proszę podjąć decyzję, czy pani chce wyrazić swoją opinię? Tak. Bardzo proszę. Ja powiedziałam, tu chcę sprostować, bo ja mówiłam o zadaniu, że rząd widzi niepełnosprawnych. Zgadzam się z tym, co powiedział kolega Koziarski odnośnie samorządów, ale w swojej wypowiedzi mówiłam o tym, że rząd zauważył problemy niepełnosprawnych i to chcę sprostować. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosi starosta Mariusz Węgrzynowski. Proszę uprzejmie, oddaję panu głos. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Tutaj odpowiadając na te kwestie, które podnosił pan radny Edmund Król. Pierwsza sprawa to są Smardzewice. To jest takie bardzo duże zadanie na poziomie 8 milionów złotych. Złożyliśmy wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych. Pod koniec lutego ma nastąpić rozstrzygnięcie w tej kwestii, czy otrzymamy dofinansowanie do tej inwestycji, czy też nie i na jakim poziomie. Przypomnę, że minimum to jest 50%, maksymalnie 85%. Do tej pory, jeżeli chodzi o te wnioski, które składaliśmy, były one zaopiniowane pozytywnie i takie dofinansowanie otrzymywaliśmy. Czyli to jest pierwsze. Jeśli chodzi o drogę Twardej, miejscowości Twarda, tutaj będziemy składali wniosek w miesiącu styczniu do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tej inwestycji i przy tym poziomie zabezpieczenia środków własnych, jeśli otrzymamy takie dofinansowanie, jakie otrzymywaliśmy przez 2 lata, czyli na poziomie prawie 500 tysięcy złotych, to zadanie zostanie zrealizowane. Kwestia pieniędzy. Mowa jest o panie starosta, proszę mówić prosto do kamery, ponieważ pan w bok odchylając głowę ucieka głosem, my nie słyszymy pana. Dobrze, przepraszam, bo spojrzałem, co tu mam zapisane i dlatego. Teraz już przed sobą będę to trzymał. Proszę państwa, to są pieniądze na
projekt, czyli najpierw trzeba zrobić projekt, żeby można było ocenić, jakie pieniądze jako Rada Powiatu powinniśmy w miesiącu kwietniu, kiedy uwolnią się wolne środki, dołożyć na realizację tego zadania. Także chcemy zrealizować to zadanie do granic miasta, tak jak została wybudowana ścieżka rowerowa. I w przypadku tutaj pana przewodniczącego Piotra Kagankiewicza, to odpowiedzi udzieli pan naczelnik Jarosław Wojtkiewicz. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Koziarskiego, Bogumiła, no to jest jego taka subiektywna ocena całej wypowiedzi. Tak to rozumiem, że to nie było w jakiś sposób sprecyzowane konkretnie z danym zapytaniem. Także teraz bym bardzo prosił, żeby pan Jarosław Wojtkiewicz odpowiedział na pytanie pana przewodniczącego. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Dzień dobry wszystkim radnym. Odpowiadając panu przewodniczącemu Kagankiewiczowi, dostępność jest dla wszystkich osób wiekowych. Adaptacja tych pomieszczeń jest dla wszystkich osób w przedziale wiekowym. Dziękuję. Daję panu głos. Rozumiem, że ja dostałem głos, bo nie było słychać pani przewodnicząca. Tak, tak, pan dostaje głos. Więc tutaj stawia dużą zasadność to, co podniósł Mariusz Strzępek. Oczywiście my możemy przyjąć w myśl zasady, że wszystkie grupy wiekowe to też nasze zadanie, czyli te osoby, które kształcą się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Natomiast grupy osób dorosłych, prowadzonych z reguły w systemie warsztatów terapii zajęciowych, stawia to pod dużym znakiem zapytania. Ja rozumiem, że jeżeli to adoptujemy, my jako radni będziemy mieli wpływ na to, kto będzie tam z tych usług aktywizacji korzystał, no bo faktycznie, ponieważ tajemnicą Poliszynela jest, że różne informacje chodzą na ten temat, gdyby miała się sprawdzić informacja, to której się mówi, że jedna grupa będzie przenoszona z jakichś tam obiektów i my wydamy na to 3 miliony złotych, no to chyba będę pierwszy, który będę głośno protestował, nie tylko tutaj podczas obrad sesji, ale pewnie też w innych urzędach, dlatego że to będzie grube nadużycie. I tutaj uzyskując odpowiedź od pana naczelnika, w ogóle dziwię się, że to od pana naczelnika, a nie od członka zarządu, ale to już jest, zostawiam bez komentarza. Bo rozumiem, że pan naczelnik raczej się zajmuje wykonywaniem zadań, no, natomiast zarząd powinien wiedzieć co do przyszłości tego obiektu, jakie grupy zawodowe, grupy wiekowe tam będą korzystały z aktywizacji dla osób niepełnosprawnych. Natomiast powtórzę, no jeżeli by się to miało spełnić to, co jest plotką, bo ja nie mam jakichś tutaj dowodów, że takie zamiary są, no to pewnie będzie czas wtedy na mocne interwencje i dosyć stanowcze. No, tyle tytułem. Ja wyraziłem opinię pozytywną w stosunku do tego budżetu, nie znając tej odpowiedzi, że to jednak jest dla wszystkich grup wiekowych. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy wszyscy państwo jesteście usatysfakcjonowani odpowiedziami? Czy ktoś jeszcze chciałby jak gdyby swoje pytanie wzmocnić i prosić o odpowiedź? Bardzo proszę. Czy jeszcze mamy głos w dyskusji? Nie widzę. A zatem proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Przypominam, że głosujemy nad projektem wraz z autopoprawką i podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszewskiego na rok 2021. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, 21 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Dziękuję uprzejmie. Drodzy Państwo, jesteśmy w punkcie 23 dotyczącym informacji o pracy Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z działalności w okresie pomiędzy 28 a 30 sesją Rady Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Proszę uprzejmie, czy macie Państwo pytania do informacji o pracy Zarządu Powiatu? Nie widzę, a zatem proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 24. Wnioski i oświadczenia radnych. Proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Punkt 25 dzisiejszego posiedzenia, sprawy różne. Informuję, że otrzymaliście Państwo w pliku do zapoznania korespondencję, która wpłynęła w ostatnim czasie do Rady Powiatu. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie sprawy różne chciałby zabrać głos? To jeśli Państwo pozwolicie, to zanim zamknę obrady, chciałabym zwrócić się do Państwa z następującą sprawą. Otóż jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym. W tym okresie do Rady Powiatu często na moje ręce zostały przysłane różną drogą, drogą tradycyjną, listowną, drogą mailową czy SMS-ową życzenia. Te życzenia płynęły zarówno od władz nadrzędnych, jak i od współpracujących firm, od innych samorządów, czy też od stowarzyszeń, czy organizacji, a także zakładów pracy. Dla wszystkich Państwa radnych są one do wglądu, ilekroć nie były personalizowane, o ile były kierowane do Was wszystkich. Pozwolicie Państwo, że ja za tą drogą przekażę Państwu najserdeczniejsze życzenia. Wszystkie te życzenia przepojone były dobrym słowem. Wszystkie te życzenia zawierały życzenia zdrowia. Wszystkie te życzenia były serdecznościami skierowanymi do nas jako do Rady Powiatu. I za moim pośrednictwem proszę te najpiękniejsze życzenia od wszystkich przesyłających przyjąć. Ja wszędzie tam, gdzie było to możliwe, odwzajemniałam te życzenia i myślę, że Państwo mielibyście takie życzenie, żeby to dobre słowo było także od nas przesłaniem dla wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego oraz dla wszystkich przyjaznych i nieprzyjaznych nam osób. A zatem, drodzy Państwo, w przededniu nowego roku proszę przyjąć najlepsze życzenia, żeby spełniły się te ważne sprawy, te wasze osobiste, te wasze zawodowe, te społeczne i żebyśmy mogli się w takim gronie zdrowi spotkać w nowym 2021 roku. Bardzo dziękuję. Czy pan Piotr podtrzymuje chęć zabrania głosu? Bardzo proszę, pan Piotr Kagankiewicz, bardzo proszę. Przepraszam, troszkę się spóźniłem, ale żeby nie popsuć atmosfery, więc ponieważ w sprawach różnych jest pismo od wójta gminy Rzeczyca, ja rozumiem, że na to stosowne pismo będzie odpowiedź poprzez zarząd. Miałbym taką prośbę, żeby odpowiedź na treść tego pisma skierowaną do wójta, skierować ją do naszej wiadomości. Chcielibyśmy się z tym tematem, jak on jest rozwiązany, zapoznać. I też życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan wicestarosta Ogórek?
Proszę bardzo. Ja może tak na szybko odpowiem panu przewodniczącemu. Panie przewodniczący, w sprawie tutaj deklaracji, bo chodzi o deklarację pana wójta gminy Rzeczyca. Mamy tutaj deklarację na samym początku. Wójt gminy Rzeczyca, pan Marek Kaźmierczyk, złożył takie pismo, deklarację, na które inwestycje będzie dokładał, w jakiej wysokości i tak dalej. Także ja nie rozumiem tam tego pisma, ale proszę bardzo. Odpowiadać, ale to chyba nie o to chodziło. Panie Piotrze, chce się pan odnieść? Tak, ja przeczytałem to pismo. Tam są zarzuty do złego wykonania rowów, odkrycia wodociągów. I chciałbym tą odpowiedź usłyszeć, co w związku z remontem. O deklarację nie pytam, a pytałem o treść tego pisma. Nie, więc, że tak powiem, panie wicestarosto, nie usatysfakcjonował mnie pan. Tam jest wiele zarzutów złego wykonania inwestycji. Tak jest. Dobrze, panie przewodniczący, na piśmie udzielimy odpowiedzi, szczegółowej odpowiedzi. Także dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Żeby nie odbierać nikomu prawa głosu, drodzy państwo, jeszcze sakramentalne zamknięcie nie zostało dokonane. Czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Proszę uprzejmie. Szanowni państwo radnych, odnośnie pisma pana wójta, to chcę wszystkim powiedzieć, że pismo to było dosyć szczegółowo analizowane na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Jako że jestem radnym powiatowym mieszkającym w tej gminie, to że chciałbym się wypowiedzieć. Pismo dotyczy inwestycji, która miała miejsce w Proszkowej Woli. Droga, która została wykonana w Proszkowej Woli, jest jedną z ładniejszych i najlepszych inwestycji w całej gminie, tak. To była inwestycja drogowa z remontem drogi, praktycznie z podwójnym chodnikiem, z chodnikiem i z drugiej strony z utwardzonym poboczem. Pan wójt może mieć jakieś pretensje do zarządu powiatu, ale chcę wszystkim powiedzieć, że nie partycypował w kosztach, nie dołożył do tej drogi nawet złotówki. Oczywiście pojawia się ten zarzut rzeczywiście przemarzania wodociągu, ale myślę, że ten zarzut jest bezpodstawny i z pewnością Zarząd Dróg Powiatowych udzieli szczegółową odpowiedź w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, jeśli nasza aktywność ma wzrosnąć w przedostatnim punkcie, nie widzę żadnych przeszkód. Bardzo proszę, kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, a zatem drodzy państwo, uroczyście zamykam obrady jakże pięknej 30. sesji Rady Powiatu. Jeszcze raz kłaniając się państwu nisko, świątecznie, noworocznie. Do widzenia.